Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej jesiennej serii filmowej. Będzie to seria takich jesiennych vlogów, czyli krótkich pogadanek, które mam nadzieję będą się pokazywały dużo częściej niż tradycyjne filmy. Oczywiście poza tymi vlogami na kanale wszystko pozostaje bez zmian. Zobaczymy, jak to się przyjmie, zobaczymy, jak to się rozwinie. I w dzisiejszym pierwszym odcinku chciałbym poruszyć temat poszukiwań. Bo tak to jest, że w tej naszej wędkarskiej pasji ciągle czegoś szukamy. Szukamy metod i sposobów, które najbardziej nam odpowiadają i pozwalają dobrać się do ulubionych gatunków ryb. Poszukujemy sprzętu, przynęt, akcesoriów wędkarskich, które pozwolą nam te ryby łowić skutecznie i przy okazji przyjemnie. No i wreszcie poszukujemy ciągle, i to jest chyba niekończąca się historia poszukiwawcza, miejscówek, na których będziemy wędkować. Wędkarze rzeczni temat ten chyba mają opanowany do perfekcji, tak myślę, bo sam łowię na rzece, bo na rzece właśnie te poszukiwania nie mają końca. Tam ciągle coś się zmienia, ciągle coś się dzieje i tam ciągle trzeba czegoś szukać. I dzisiaj jedziemy właśnie szukać. Jedziemy szukać nad Wisłę miejsc sandaczowych. Jak wiecie, na naszym kanale no trochę rzadko, ale czasami pokazujemy nocne łowienie sandaczy. Dawno tego nie robiłem, że tak powiem, więc jakby pod tym kątem nie wiem, co się na rzece dzieje. Jest koniec lata, idzie jesień, więc czas tych sandaczy nadchodzi, więc trzeba się wziąć w garść i trochę pojeździć po Wiśle, poszukać na różne jej odcinki, popatrzeć, jak układa się woda, no i sprawdzić z wędką, chodząc z wędką oczywiście, czy te sandacze gdzieś tam już żerują. Póki co byłem 2 razy, efektów za bardzo nie miałem, ale oczywiście nie poddajemy się, bo rzeka zmienną jest i jeżeli nie tam, to może dzisiaj tu, także jedziemy nad Wisłę. No jest pięknie, jest moc. Słuchajcie, moc jest z nami. Moc jest z nami, chociaż ta główka, czy właściwie ten odcinek, jak średnio mi się podoba, bo prawdopodobnie jest zasypany piaskiem. Widzę tam jakąś odznaczającą się kantę, znaki przejścia na tą stronę są tam, więc gdzieś 2 główki. Poniżej dopiero pewnie wchodzi fart. Tam później już jest trudno z przejściem i te główki są bardzo porozmywane, więc tu mamy jeszcze ze 3 główki, 4 chyba. Także do łowienia chyba będziemy mieli tylko 2 ostrogi. W każdym bądź razie na tym właśnie to polega, żeby wcześniej sobie przyjechać, poszczególne odcinki rzeki zbadać, zobaczyć, co gdzie się dzieje. Jak już taka ta jesień trochę ostrzejsza przyjdzie, no to już jesteśmy przygotowani pod kątem wyboru miejsc, bo już wiemy, gdzie jechać. A tak przynajmniej nam się wydaje. Z tą główką, na której byliśmy przed chwilą, jest taka związana taka ciekawa historia. Jak to czasami pozory potrafią mylić. Pamiętam jeszcze za czasów wędkarskiej tuby, byliśmy tutaj nagrywać film i przeszliśmy te wszystkie ostrogi i skończyliśmy właśnie na tej. Już ciemna noc, i ta woda taka prawie nie płynęła, jakieś takie nijakie to wszystko. Tu mieliśmy samochody, no ale już jak byliśmy, no to tam mówimy, zejdziemy na 5 rzutów i wracamy, i kończymy. A się okazało, że łącznie chyba z 7 sandaczy tam wyjęliśmy, nie wiem, niecałą godzinę, może w godzinę. Pozornie wydawało nam się wtedy, że ryby tam nie będzie, nawet za bardzo nie było widać drobnicy. A praktycznie okazało się, że było tam sporo tej ryby. Podejrzewam, bo tam jeszcze z tą kamerą, z lampą lataliśmy, więc podejrzewam, że jakby tak się przyczaił po cichaczu, to jeszcze by tam coś dołowił. My tam pewnie popłoszyliśmy połowę. Nie zmienia to faktu, że wniosek był z tego taki, że czasami nam się wydaje, że miejsce będzie słabe, a ryby uważają wręcz odwrotnie. Także szukajmy i sprawdzajmy. Tymczasem doszliśmy sobie do następnej ostrogi. Zaraz zobaczymy piękny majestat wielkiej rzeki o zachodzie słońca. Coś pięknego.
No, tutaj ewidentnie widać piach. Tu widzicie tą marszczącą się wodę przy ostrodze. Takim klinem wychodzi trochę poniżej jej. Moim zdaniem to jest właśnie rozsypany piasek, ale on prawdopodobnie tu się kończy, więc nie jest tak źle. Tam dalej można by jeszcze sobie pójść. Także do łowienia mamy tylko dwie ostrogi poniżej. Na nich się dzisiaj skupię. Z wami będę się już powoli żegnał. Vlog dobiega końca. No na tym polega właśnie jesienne, czy w ogóle szukanie na rzece. To jest taki wycinek tego, jak to przebiega. Trzeba dużo jeździć, dużo chodzić, bardzo dużo obserwować i starać się wyciągać wnioski. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba ten pomysł z tymi vlogami. Nie wiem, czy to będzie sprawa regularna, w każdym razie założenie jest, żeby minimum dwa razy w tygodniu coś takiego się pojawiało. Na różne, różniste tematy, że tak powiem spontan. No i dajcie oczywiście znać w komentarzach, czego wy szukacie w wędkarstwie. Pozdrawiam.